Hyperion, czyli najszybszy i najwyższy w całej Europie mega coaster. Jednocześnie jest on prawdziwą dumą i ikoną Energylandii. Będąc w tym parku rozrywki, nie możesz przejść obok niego obojętnie. W dzisiejszym filmie pokażę Ci perspektywę z pierwszego oraz ostatniego wagonika. A także opowiem wiele ciekawych informacji o tym właśnie rollercoasterze. Zatem oglądaj film od początku aż do samego końca. Pamiętajcie, aby zostawić subika i lajka, a także podzielić się Waszymi wrażeniami w komentarzach. Dobrze, a zatem Hyperion jest wysoki na aż 77 metrów. Wjeżdżając na samą górę możemy podziwiać przepiękną panoramę zatoru i spoglądać na cały park rozrywki z tak ogromnej wysokości. Zjeżdżając w dół pod kątem nachylenia 85 stopni zaliczamy 80-metrowy spadek prosto w dół przy zawrotnej prędkości 142 km na godzinę, którą osiągamy w tunelu, który później zobaczycie. Podczas całej jazdy napotkamy masę licznych zwrotów, a także kilka razy czeka nas jazda po wzniesieniach. Możemy także liczyć na efekty nieważkości oraz dodatnie i ujemne przeciążenia 4 i 8G. Długość trasy Hyperiona to aż 1450 metrów. Na samym końcu zwykle czeka na nas jeszcze spryskanie zimną wodą, ale warto zaznaczyć, że jest to włączone tylko w okresie wakacyjnym. Pamiętajcie, aby podczas jazdy ładnie się uśmiechnąć do kamery, która znajduje się w tunelu, gdyż później możecie odebrać zdjęcie pamiątkowe, które oczywiście jest płatne. Na
Zawodowa. Pamiętaj o pozie. To. O ile będziemy w stanie ten. Tak. Ja bym chciał przypiękne zrobić. O kurde. Idziemy czas z przodu. Ej, ja spróbuję sobie rękę podnieść, jak to jest do góry, tak jest ten spad w dół i tak do góry ten, nie? A ciekawe, czy na to zjecie wyszło, chciałbym zobaczyć. To zadzwonimy do Bartniego, że jeszcze raz zjeżdżamy. No. Ale się nie mają. Please now unfasten your seatbelt. Ej, cześć. Z Karkowski jechać, mu tak to wpiąć. A udało ci się... Dobrze, zaraz przejdziemy do tylnego wagonika, a tymczasem podzielę się z wami dalszą dawką ciekawostek. W kwestii bezpieczeństwa osoby z pierwszego wagoniku muszą mieć założone okulary ochronne. Co widzieliście przed chwilą? Na atrakcję wyjść mogą osoby od 140 cm wzrostu i te reguły są ściśle przestrzegane. Zawsze osoba, u której jest podejrzenie, że jest zbyt niska, jest mierzona specjalną miarą. Nową rzeczą, która jest od niedawna, są bramki bezpieczeństwa i ochrona, która pilnuje, aby nikt na Hyperiona nie wniósł zakazanych rzeczy, które teraz wyświetlają wam się na ekranie. Albowiem wszystkie te rzeczy należy złożyć do szafki depozytowej. Koszt takiej szafki na 2023 rok to 14 zł. Z szafki można korzystać przez cały dzień w Energylandii i można dowolnie zmieniać jej lokalizację. Thank you.
Ciąg, 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 samochód enormny. No i od nas na... You get thrown over the dive loop on it. Wiking o numerze atrakcji 45 znajduje się w strefie ekstremalnej. W dzisiejszym filmie pokażę Wam perspektywę z jazdy tą atrakcją, a także opowiem wiele ważnych informacji o tym rollercoasterze. Zatem oglądaj ten film od początku aż do samego końca. Pamiętajcie, aby zostawić subika i lajka, a także podzielić się Waszymi wrażeniami w komentarzach. Dobrze, a zatem Wiking na pokład zabiera aż 4 osoby. Na samym początku jedziemy w górę, aby później obracać się jak bączek. Atrakcja osiąga prędkość 43 km na godzinę. Najwyższa wysokość, jaką osiągniemy jadąc tą atrakcją, to aż 13 metrów. Długość trasy wynosi aż 320 metrów. Na atrakcję wejść mogą dzieci już nawet od 140 cm wzrostu i minimum 12 lat. A teraz kilka słów ode mnie. Unikajcie tej atrakcji jak ognia. A przejazd, który zaraz zobaczycie, niech będzie dla Was przestrogą. No chyba, że lubicie doznać bólu głowy, obity uszu, bólu pleców i wszelkiego dyskomfortu, jakiego daje Wam ta przestarzała atrakcja podczas jazdy. Ba, ciężko to nawet nazwać atrakcją, według mnie to po prostu tortury. Nie usłyszałem żadnej dobrej opinii po przejeździe na tym czymś, a czasem ustawiają się tu kolejki na 20 minut. Jak będzie dużo komentarzy pod tym filmem, to robimy petycję, aby usunęli tą atrakcję z Energylandii. Okej, a teraz... Przejdźmy już do jazdy. O Boże, o Boże.
Это же